człowiek z Luisham, czyli Arielek. Na policję mnie podał, sprawę mi założył. O co? Uważasz jego matkę? Tak, że materiały tam ma, że wyzywam jego rodzinę, że to, że tamto. Ojej. No będziesz świadkiem tej rozprawy, no ja myślę, że przyjedziesz, no tak jak byłeś za mną. Jak nie, kurwa? No. Słuchaj, gdzie ty jesteś, kurwa? Wyjaśnij się. Słuchaj, jak myślisz, jak wyjdzie ta sprawa? Ile dajesz, kto jest przegrany, kto jest wygrany? Ej, on nie ma dowodów. No przecież on dowody to wiecznie ma, bo on zawsze mówi prawdę, on zawsze powiedział, że prawdę mówi. Tak, ale trzeba mieć dowody w sądzie. No dokładnie. Nagranie, a wyobraź sobie. Nagranie jest dowodem, a wiesz czemu? Tak. Bo tu nie wolno go nagrywać. No oczywiście, że tak. Jak nie, no kurwa ty. Ale powiem ci tak, ale ja mam świadków, ja mam ludzi, którzy będą zeznawać w tej sprawie. I powiem ci tak, zobaczymy i ja jeszcze postaram się wypisać wniosek o to, aby to było jawne i nagrywane. Ja to załatwię prawnie. I zobaczymy wtedy, jak ta ruda menda jebana, bo ja tak mogę śmiało powiedzieć, jak on się kurwa zachowa. Straszy wiecznie policją, że zgłosi kradzież 5 funtów, później, że musiał sprzątnąć po mnie tam, nie wiem, ogródek, bo śmieci naniosłem. Ty dajesz wiarę, co on wyrabia? Wiem. No. No dobrze, Raficzku, będziemy w kontakcie. Nie masz swojego honoru. Jesteś zwykłą parwą. To ale na dzień dzisiejszy.